Jeżeli jest jeden film, który chcielibyście dzisiaj obejrzeć, to mi się wydaje, że tym filmem będzie to Lords of the Fallen. Ale g***o, to najgorszy Souls-like, w jakiego grałem. Challenge od Kiszaka. Lords of the Fallen. Pierwsza część na dwie. Dzień dobry, z tej strony Gniazdo Nostalgii. Lords of the Fallen. Tylko, że to z zeszłego roku. Oczekiwałem po tym tytule tylko jednego. Liczyłem na to, że będzie on lepszy niż Lords of the Fallen z 2014. Tamta gra pod każdym jednym względem mechanicznym była spierdolona. I to bardzo lekko mówiąc. Hitboxy nie działały. I nasze, i postaci przeciwnika. I generalnie nie będę już o tym mówić. To jest po prostu słaby tytuł. Tutaj na pewno będę bawić się lepiej. Dlatego też rozpoczynamy od stworzenia naszej postaci. Ja mam tylko jedną radę do Gniazda Nostalgii. Jeżeli faktycznie będzie ogrywał takie gry jak Dark Soulsy, przy których na początku ciężko odczuwać przyjemność. Przez pierwsze 500 godzin jest ciężko, potem jest tylko gorzej. A do tego będzie ogrywał takie krople jak Lords of the Fallen, to trzeba nauczyć się czerpać przyjemność z tych nieprzyjemnych rzeczy. Wiem, bo jestem koneserem takich tytułów. Streamowanie Diablo 4, streamowanie Starfielda, Lords of the Fallen, chłopie. Rutkowski, The Game, ja coś o tym wiem. Oczywiście wybrałem czerwone ciałko, jakieś tam afro. To nie ma większego znaczenia, ponieważ armory są tutaj tak przykrywające w zasadzie wszystko, że absolutnie z mojej postaci nic nie zobaczycie przez cały gameplay. Na samym... Ej, a to jest całkiem ciekawe, czy armor się tu jakkolwiek dopasowuje do szkieleta postaci, czy po prostu jest całkowicie osobny? Bo tak wygląda, jak on założył ten armor, nie? Wszystko. Jakby to nie miało żadnego znaczenia, jakiej wielkości postać on zrobił. Że absolutnie z mojej postaci nic nie zobaczycie przez cały gameplay. Na samym początku, tak jak w każdym innym Souls-like'u, mamy tutaj oczywiście arenę tutorialową. Większych różnic tutaj nie ma, oprócz tego, że jesteś... Hey, Lords of the Fallen to jest gra z najgorzej zrobionym samouczkiem, w jaki widziałem w ostatnich kilku latach. Żadna gra nie zrobiła tak źle samouczka jak Lords of the Fallen, serio. Ale ja wam teraz powiem tak. Dla mnie top samouczka to jest Fallout 3 i Quest Moiry. I bycie dzieckiem w krypcie w Falloutie 3 to jest jeden z najlepiej zrobionych samouczków w grach komputerowych. Najniższy punkt robienia samouczka to jest właśnie gra typu Lords of the Fallen, która przez pierwsze 5 minut wyrzuca ci 50 plansz tekstu, które tłumaczą ci mechaniki, zamiast je odpowiednio rozłożyć czasowo i uczyć cię gry powoli. Jesteśmy zapoznani z Umbralem. Czym jest Umbral? Jak działa? Tego dowiemy się później i przede wszystkim skupimy się na tym, czy mi się ta mechanika podoba. Ale już na samym starcie mogę wam powiedzieć. Umbral jest reprezentacją wszelkich problemów, które widzę w aktualnym gamingu. Idziemy dalej, tak jak mówiłem, mamy strefę tutorialową. I wszystkie mechaniki są takie jak w innych Soulsach. Mamy mocniejsze ciosy, mamy słabsze ciosy. Niestety z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu mocniejsze ciosy zadają takie same obrażenia jak te słabsze. Jedyną różnicą jest to, że animacja jest wykonywana dłużej. Dlatego też tym bardziej absurdalne jest to, że ten mocniejszy cios nie zadaje większej ilości obrażeń. Jedyną możliwością zadania większej ilości obrażeń jest przytrzymanie przycisku odpowiadającego za ten silniejszy cios. Wtedy robimy taki naładowany atak i robimy aż podwójne obrażenia. A to powinno być tak, silniejszy powinien zadawać więcej niż słabszy. Przy bezdłuższa, ładowany powinien zadawać więcej niż silniejszy. Najlepsze jest to, że w tej grze nawet charge ataki, które wymagają od ciebie rozpoczęcia animacji biegu, też w moim przypadku, nawet ja chyba ogrywałem, nie wiem, czy nie zadawały mniejszych obrażeń niż zwykły atak. Wrażenia. Osobiście bardzo... Ty, a ciekawe, czy on już gra na tej wersji 1.50, nie? Często używałem ciosów tego typu, ale nie ze względu na to, że zadają te podwójne obrażenia, bo to jest marginalna zmiana, ale tego typu ciosy bardzo często wyprowadzają przeciwnika z równowagi i przestają nas atakować. Pokonaliśmy oczywiście etap tutorialowy i dostaliśmy się na pierwszego bossa. Jezu, jak wyglądają te role, kurwa, i movement w tej grze. Ja wyparłem to ze swojej pamięci. Słuchajcie, podstawowym filerem zrobienia Souls-like'a jest zrobienie świetnych animacji, dobrych hitboxów i to jest tyle. Ta gra nie ma ani tego, ani tego. Jest nim święty... Nie można mieć Souls-like'a, który ma źle zrobione animacje. Nie można. Szaniec Otto. Prawie wszystkie problemy, które mam z tym systemem walki, który mamy tutaj zaprezentowane, no są widoczne już w ramach tej walki.
Ale jest ona również po prostu bardzo prosta, więc wszystkie te moje żale przesuniemy sobie po prostu na następnego bossa. Po pokonaniu Otta przychodzi do nas ziomeczek z intro, który wcześniej polował na latarnię. Najwyraźniej to jest ten boss, z którym mamy przegrać, no bo zone-hitował mnie. No i oczywiście fabularnie coś tam się dzieje, no bo ktoś wkracza i zaczyna bronić naszą latarnię, ale no kogo to kurwa obchodzi, to Lords of the Fallen. To fabuła w Lords of the Fallen. Następna lokacja nie jest niczym specjalnym. Po pierwsze jest bardzo krótka, po drugie jest to po prostu wioska z potworkami. Więc bardzo szybko i bardzo łatwo dostaliśmy się do następnego pseudo-ogniska. I co do właśnie tych ognisk, bo mam tutaj mały zarzut. Moment, w którym widzimy to ognisko, w którym możemy zrestować wreszcie, zapisując swój progres i tak dalej, nie wiąże się tu z pozytywnymi emocjami. I mi się wydaje, że chodzi tutaj głównie o design. W momencie, w którym widzimy to ognisko, ja w sumie nie jestem pewien, czy to jest część Umbralu, czy to jest właśnie ognisko. I dopiero w momencie, w którym podejdę, to mam takie, a, jednak ognisko. A, super. Że nie masz żadnego, tak jak na przykład w Elden Ringu, że widzisz te takie płatki latające, nie? Unoszące się. Albo w Dark Soulsie widzisz to ciepło. I wiadomo, jest to bardzo mały przytyk. Taka ciepła poświata wokół tego ogniska myślę, że zrobiłaby robotę. Po odblokowaniu ogniska odblokowaliśmy też następnego bossa. I jest to pięta. W trakcie tego bossa ja stwierdziłem dosłownie, okej, jebać Lords of the Fallen, nie chce mi się tego przechodzić, to jest jebane kurwa gówno, spierdalam stąd, wybaczą mi przez to, że nie... Jezu, ta kamera! Chcę kurwa grać w ten jebany tytuł. No ale zrobię to, skończę go. Co mi tutaj może nie pasować, skoro hitboxy wszystko są dobrze zrobione? Jezu, ej, ta kamera lata tak tragicznie, ja to wyparłem stary ze swojej pamięci całkowicie, nie? Po graniu Stellar Blade'a, który ma genialnie zrobioną kamerę, po graniu stary w jakiekolwiek inne Souls-like'i i przypomina, dosłownie stary, ja mam PTSD. Oglądam to Lords of the Fallen i myślę, jak to było mi źle, jak je ogrywałem po raz pierwszy. A co mi może... Tak, ta kamera ma delay, zanim zacznie się odwracać. O, to jest tragiczne. Zobacz, że on już wykonał rolę do przodu, kamera jest jeszcze tutaj. Że tutaj nie... I ta kamera leci z półsekundowym delayem. To jest tragedia. To jest tragedia. Jak ja na to patrzę, jak wygląda walka w tej grze, to mi się chce drzygać. I najgorsze jest to, że jesteś delay stary wektora wykonywania rola. Ja tutaj kilka razy w Lords of the Fallen faktycznie umierałem na bosie, bo waliłem rola do przodu, chciałem zrobić drugiego rola, kamera się jeszcze nie przypisywała odpowiednio. Chciałem tak zrobić rol do przodu, byłem ustawiony w stronę przeciwnika, więc klikałem gałkę do tyłu, bo chciałem zrobić rol od niego, ale mój rol był zależny od mojego ustawienia kamery, która się jeszcze nie zdążyła przystosować do mojej postaci i robiłem rola w bossa zamiast od niego. No i elo. Stąd. Wybaczą mi przez to, że nie chcę kurwa grać w ten jebany tytuł. No ale zrobię to, skończę go. Co mi tutaj może nie pasować, skoro hitboxy są dobrze nie, zrobione? Co mi może tutaj mi nie pasować, skoro ataki są w miarę kreatywnie wykonane? No to tak, na pewno kojarzycie, jak wyglądają wasze pady do Xboxa, do PS-a, cokolwiek, do kompa. I tam na tych padach mamy takie dwa małe grzybki. Dwa małe grzybki, które umożliwiają nam poruszanie się postaci i przede wszystkim obracanie kamery. To wiecie, co możecie zrobić z tymi gałkami w ramach walki z bossem w ramach Lords of the Fallen? Możecie wyjebać te kurwa gałki. One są bezużyteczne. No chyba, że mówimy akurat o atakach, które są obszarowe. Wtedy musimy gdzieś podbiec, musimy uniknąć tego naszym movementem. Ale co się dzieje w ramach takiej normalnej walki? Niezależnie gdzie stoimy wobec bossa. Niezależnie czy stoimy bardzo daleko, czy może stoimy tak, że boss w ogóle nie jest do nas zwrócony. Możemy nawet stać za nim. A nie, akurat tego to nie zrobicie. Czemu? Ponieważ bossy mają tendencję do tego, żeby się obracać w ramach jakiejkolwiek akcji, którą robią. Na szynach przypomina lecą. Wam to jakąś grę? Bo mi przypomina Lords of the Fallen 1. Tam tak samo. Przeciwnik potrafił się bardzo mocno obracać w ramach tego, że po prostu nie był zwrócony do nas. Tylko, że jest pewna różnica. W Lords of the Fallen 1 tamten moment obracania był rozłożony na jakieś pół sekundy, ćwierć sekundy. Więc było to bardzo nienaturalne. Tutaj nasz przeciwnik również obraca się bardzo nienaturalnie, tylko że jest to rozłożone bardzo mocno w czasie, więc nie ma aż takiego efektu. I to wszystko powoduje, że generalnie gałkę to możemy wypierdzielić, bo tak czy siak każdego jednego ataku będziemy musieli uniknąć, no bo niezależnie gdzie się pozycjonujemy, to tak czy siak przeciwnik do nas sięgnie. I to się aplikuje do każdego bossa. I nawet jeżeli myślicie, że to jest bardzo mały problem, to nie. Nic bardziej kurwa mylnego. Bo to znaczy, że jakiekolwiek openingi, które mogliśmy zyskać pozycjonując się w odpowiedni sposób, no to jest po prostu nie do zrobienia. I możecie mi powiedzieć, o, jest trudniej, to ci się nie podoba.
Jeżeli ktokolwiek uważa, że bossy w Lords of the Fallen są trudne, to naprawdę jebnijcie się w łeb. To po pierwsze. Po drugie, upośledza nam to design kurwa bossów. No bo skoro samym movementem nie zyskujemy żadnych okienek, no to boss po tym jak wykona... To nie można na przykład zrobić challenge'u pokroju no rolling. Ciosy, bo zwykle są to trzy ciosy, to boss se stoi. Boss se stoi i se dalej stoi i se dalej stoi. A wiecie czemu tak długo stoi? No bo boss musi posiadać okienka na tyle duże, żeby każda broń była w stanie mu zadać obrażenia. Przez to też każda jedna walka z bossem wygląda tak samo. Przez to też każda jedna walka z bossem jest schematyczna. No bo wygląda to właśnie w ten sposób. Boss wykonuje sekwencję ruchów, w trakcie której nic nie możemy zrobić, no bo gałkę to możemy wypierdolić, tak jak wcześniej wspomniałem. Po czym boss zaczyna się flexować stojąc, wtedy go bijemy raz czy dwa i rozpoczyna się znowu to samo, tylko tak, że od czasu do czasu, właśnie jak boss rozpocznie sekwencję, to może to być atak obszarowy. I wiecie, co my wtedy robimy? Czekamy. Aż wreszcie doczekamy się do ciosu, który może do nas dojdzie. I dokładnie, możliwe, stary, że ktoś już zauważył. Wszystkie te przedstawione cechy powodują, że sama walka z bossami w Lords of the Fallen 2023 jest po prostu nudna i niedynamiczna przede wszystkim. W każdym razie pokonaliśmy już piętę. Jedna z gier, która sprawia, że jak w nią grasz, to masz wrażenie, że tracisz skilla w Souls-like'ach. Zrobić Souls-like'a, który sprawia, że masz wrażenie, że jesteś gorszy w Souls-like'i, to trzeba się postarać, ale CI Games dało radę. I odblokowaliśmy Firelink Shrine. I tutaj muszę zaznaczyć, design Firelinku jest po prostu słaby. Nie zapamiętamy go z jakiegokolwiek powodu. Mimo, że trochę czasu tutaj będziemy spędzać, no bo będziemy ulepszać bronię, stusy i gadać z NPC-tami oczywiście. W każdym razie od razu z Firelinku wychodzimy i sobie po prostu dalej eksplorujemy. I w tym momencie chciałbym poruszyć bardzo ważną rzecz, bardzo wyróżniającą Lords of the Fallen, ponieważ jest to Umbral. Równolegle do naszego świata istnieje drugi świat. Jest nim właśnie świat umarłych, Umbralu. My jako główny bohater jesteśmy w stanie zajrzeć do tego świata i przede wszystkim teleportować się tam w zasadzie bez ograniczeń. Tylko pojawia się pewien problem. W momencie, w którym chcemy wrócić do normalnego świata, to możemy to robić tylko przy specjalnych kapliczkach. I teraz poruszymy to, jak to się przerzuca faktycznie na grę, w którą gramy. Po pierwsze, dzięki tej mechanice, w momencie, w którym zginiemy, to budzimy się najpierw w Umbralu. Nie przy ognisku, tylko w miejscu, w którym aktualnie się położyliśmy. Więc mamy swego rodzaju drugą szansę. I tak czysto z tą drugą szansą nie mam jakichś wielkich problemów. No po prostu jest, bo jest, no okej. Za to samemu Umbralowi mam już o wiele więcej do zarzucenia. Umbralowi chuj do dupy. Po pierwsze, wygląd tego świata jest po prostu lenistwem w chuj. Mamy tutaj w zasadzie po prostu jakieś białe czy jasne po prostu posągi na ścianach i to w sumie tyle. I wiecie, tak jak w samym Umbralu ja spodziewałem się, że będziemy odczuwać grozę. Że będziemy bać się każdego następnego stwora, który może wylecieć z każdego następnego rogu. Albo że będzie tutaj mrocznie, strasznie, cokolwiek. No to po prostu nie. Szczerze mówiąc, mam wyjebane, czy jestem w Umbralu, czy nie. Oczywiście czuję się mniej bezpiecznie, no bo nie mam tego drugiego życia. Ale to tylko przez ten fakt. Nie przez to, jak zostało to po prostu zaprojektowane. Dodatkowo bardzo często mamy po prostu miejsca, w których nie ma absolutnie zmian. Po prostu jest pokój i pokój w Umbralu, który wygląda dosłownie tak jak pokój ten zwykły. No i jest jeszcze coś. Twórcy postanowili zrobić pewne zagadki platformowe ze względu na to, że mamy właśnie Umbral. Zagadki czy łamigłówki to naprawdę dużo powiedziane. Generalnie chodzi o to, że od czasu do czasu musimy poświecić gdzieś na jakieś miejsce i na przykład brama, która normalnie jest. O, ty, przypomniałem sobie tą lokację, gdzie biegałem w niej pół godziny, szukając, co trzeba zrobić, a tam w Umbralu były schowane dwie takie czaszki. Jestem ciekaw, czy on to znalazł. W naszym świecie? Czy będzie sekcja? To w Umbralu już jej nie ma, więc możemy po prostu tam przejść. Jedyne, co ten Umbral wprowadza, to jest, słuchajcie, niekonsekwencja progresji poziomów, nic więcej. On tak wypacza sposób poruszania się po poziomie, on nie dodaje nic ciekawego, dodaje same irytujące elementy i zwiększa to, ile musisz spędzić czasu na danym poziomie. To jest tragedia. Cześć. No i Umbral dla mnie jest definicją problemów dzisiejszego świata gamingu. Mamy wielki przerost formy nad treścią. Mamy wielki, równoległy świat, który będzie powodował, że ta gra jest tak bardzo inna. I na tyle, ile rozumiem strefę produkcyjną gamingu, to jestem w stanie sobie wyobrazić, jak dużo czasu musieli poświęcić na to, żeby Umbral działał. Jak dużo czasu musieli poświęcić na to, żeby go zdesignować, bo mimo wszystko
Gdzieś tam jakiś sznyt designerski jest. No i wiecie, mamy ten wielki feature, mamy to spuszczanie się twórcy, że o, tutaj dwa światy równolegle działające i tak dalej, jakie to jest super. Pierwszy raz w gamingu to widzimy. I do czego sprowadzamy to coś? Do czego sprowadzamy ten cały wielki feature? Do tego, że świecimy na bramę, żeby znikła. Jeżeli to nie jest przerost formy nad treścią, to nie wiem, co to jest. Ale z samym Umbralem wiąże się jeszcze jedna rzecz. I to jest chyba największy zarzut wobec Umbralu całkowicie. Oprócz tego, że te pseudo-zagadki, czy po prostu te świecenie lampą całkowicie zmniejsza dynamikę. No bo najwyraźniej bardzo trudno byłoby zrobić tak, żebyśmy mogli poruszać się z normalną prędkością. Musimy poruszać się, kurwa, z prędkością chodzącego staruszka. No ale moim największym zarzutem wobec Umbralu jest brak konsekwencji. Od czasu do czasu, w momencie, w którym coś znajduje się w Umbralu, to może nam blokować ścieżkę, bo znajduje się w Umbralu. Więc z jakiegoś powodu realna ścieżka w tym pierwszym świecie jest zablokowana. A czasem jest na odwrót. W momencie, w którym coś znajduje się w Umbralu, to jesteśmy w stanie z tym prowadzić interakcję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poświęcimy lampę. To jest bezkitu, chłopie, walking simulator robisz z hack and slasha. Szukasz elementu interakcyjnego, na którym klikniesz E. Jak mnie to wkurwia w grach komputerowych. W grach można robić wszystko, można robić niesamowite mechaniki, chłopie. Tymczasem deweloperzy sprowadzają grę do znajdź miejsce, w którym klikniesz kurwa E. No ja pierdolę. Wtedy, kiedy poświęcimy lampom, to też na przykład jesteśmy narażeni na stwory, które przebywają w Umbralu. Hack and slasher powiedziałem? Co ty gadasz? Chyba za dużo campfire chatów już oglądałem i już myślę, że Lords of the Fallen to hack and slash. Chcą nas zaatakować i instantowo przez to teleportować nas do właśnie Umbralu. No ale w momencie, w którym zgasimy lampę, to już jesteśmy bezpieczni. No tylko, że od czasu do czasu mamy też itemki, które są postawione po prostu w świecie i to są swego rodzaju mimiki. I tutaj na przykład stworek, który znajduje się w Umbralu, jest w stanie po prostu nas zaatakować. Bo kurwa tak. Czemu akurat teraz tak? Nie wiem. A czasem jeszcze lepiej. Świetliki, które znajdują się w Umbralu, są w stanie reagować na stwory, które znajdują się w normalnym świecie. I w Umbralu. I to jest chyba coś, czego w ogóle nie rozumiem i teraz sobie uświadomiłem. Mimo, że my jako jedyni posiadamy tą lampę główną, która przenosi nas do Umbralu, to w momencie, w którym jesteśmy w Umbralu, normalnie możemy gadać z NPC-tami. W momencie, w którym jesteśmy w normalnym świecie, również. Czyli wychodzi na to, że w momencie, w którym jesteśmy w Umbralu, to jesteśmy też w normalnym świecie. No ale skoro tak jest, to czemu jesteśmy w stanie przejść przez tą jebaną bramę, na którą musieliśmy poświecić? Która fizycznie występuje w tym normalnym świecie. No ale dobra, co ja bym zmienił, żeby ten Umbral był jakkolwiek... Że Umbral jest całkowicie niekonsekwentny, tak logicznie rzecz biorąc. Atrakcyjny, bo bym go po prostu nie wypierdolił. Chociaż jest to niezmiernie kuszące. Uważam, że bardzo fajnie byłoby zobaczyć pancerz, który wskutek tego, że znajduje się w Umbralu, wygląda trochę inaczej. To samo zresztą mogłoby się... No sorry, tak już nie możesz myśleć. To jest kreatywne myślenie, tego nie mamy w grach komputerowych, tak jest prawda. Tyczyć broni. I tutaj byśmy mogli pójść tak daleko, jakbyśmy tylko chcieli, no bo załóżmy, że nasze bronie wskutek Umbralu się transformują. Uważam, że to by był fajny dodatek. Po drugie, żeby sama dynamika eksploracji była o wiele wyższa, to sprawiłbym, że ta brama, która znajduje się w Umbralu otwarta, jest po prostu do przejścia w normalnym świecie. Stary, nie? I w momencie, w którym już wiemy, korytarz? To możemy... On od 15 sekund biegnie po korytarzu prosto, a to jest jeszcze lepsza pierwsza część gry. Potem jest już tylko gorzej. Po prostu przez to przebiec. Nie musimy świecić. Jaki movement? No kurwa, ale to na tą grę, serio, w nią nie trzeba zagrać. Na nią wystarczy popatrzeć i widzieć, co jest z nią nie tak. Tą latarnią. Nie musimy się zatrzymywać i nie musimy chodzić, kurwa, jak emeryt. No i dodałbym masę sekretów, kurwa. Poświecimy w jakieś konkretne miejsce tą latarnią. To może coś się odblokuje, to może coś zauważymy. Ale nie, tego tutaj po prostu nie ma. Ta gra jest płytka w chuj. Idziemy do następnego bossa, nie jest on zbyt ciekawy, no ale posiada on boosty z Umbralu, czyli musimy poświecić latarnią, wessać jakieś gówno, no i w tym momencie boss nie jest niezniszczalny. Ta mechanika, tak jak wcześniej wspomniałem, jest używana też na normalnych stworkach. Jezu, i nie mogę patrzeć, kurwa, jak wygląda movement w tej grze, no dosłownie mnie wciska wewnątrz, no nie? Wiecie, jak się czuję? Dodałem dzisiaj taką emotkę. Kiszak cringe, możecie sobie zobaczyć. Tak się czuję. I mi się absolutnie nie podoba. Szczerze, wszelakie boosty, które stworki mogłyby mieć, ze względu na to, że lata jakaś osa właśnie w Umbralu i boostuje ich, to by było spoko. A co nie jest spoko? No na przykład to, że motylek se lata w Umbralu, więc stwór w realnym świecie jest całkowicie niezniszczalny. No to pojebało ich. W
każdym razie boss. Strapon, siostra Delulu. Nic ciekawego, bardzo schematyczna walka i przede wszystkim obracanie się, czy też daszowanie w bardzo mocny sposób. Pokonałem ją w miarę bezproblemowo. Idziemy dalej. Mniej więcej też w tym momencie troszkę pofarmiłem, bo stwierdziłem, że chcę mieć broń pięty. Broń uzyskałem, ale jeżeli chodzi o damage output, który był na samym początku tej broni, to był absolutnie niewielki. Mimo, że statystyki już miałem odpowiednio dokokrzone, no bo w trakcie farmienia po prostu zyskiwałem dosyć spore ilości dusz. Dlatego też udałem się na poszukiwania kowala. Odblokowałem tę piarkę. Ulepszyłem swoją broń maksymalnie do jakiegoś plus 6 poziomu. A ten boss też dobry. Nie dostrzegłem różnicy. No dosłownie, mój nieulepszony miecz zadawał 90 obrażeń. Mój miecz plus 6, 120. Tak to po prostu nie powinno wyglądać. I tutaj możecie powiedzieć, ale ta broń polega na tym, że smajtuje od czasu do czasu z góry przeciwnika i to zadaje damage. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że trzeba grać... Matematyka w Lords of the Fallen, jest z nią coś nie tak? Nowe, nie znałem. Pod magię, żeby stakować to po prostu wiele częściej, ale w momencie, w którym gramy bez magii, czyli tak jak ja, czyli w jedyny prawilny sposób, to stakowanie tego smajta po prostu zajmuje bardzo dużą ilość czasu. Ty, ale on i tak ma dobry damage w porównaniu do tego, co ja miałem, bo on wali kombosami, a ja mogę walić jeden hit, bo grałem wolną bronią. Granie w Lords of the Fallen wolną bronią jest jeszcze kurwa gorsze. Chodzi o damage, który wynika z tego smajta. Pomyślisz, że Stellar i Lords of the Fallen wyszły w odstępie pół roku, a gameplayowo różni się o 15 lat? Nie no, Lords of the Fallen to gameplayowo jest kurwa gorsze. Nie, to kurwa nie, tego się nawet nie da przypisać do żadnego okresu. 15 lat temu to już wychodziły takie gry jak Bayonetta, jak Devil May Cry, nie? To nie, to się nie zgadza. Lords of the Fallen to gameplayowo, nie, to jest tragedia. Nie był tak zły gameplay 15 lat temu. Ty, 15 lat temu wyszły Demon Soulsy, to nie. Nic z podstawowych problemów nie zostały naprawione. Hitboxy, matematyka, poruszanie się, kamera to jest nadal crap, to jest, no. No to też nie jest on rewelacyjny. W każdym razie przechodzimy na bossa. A to jest fajny boss. Boss i wychodzą ci stare moby, ady, dosłownie jak w MMOsie. Kurwa, geniusz to wymyślił, nie? I poruszymy rozwój postaci, który tutaj absolutnie nie istnieje. W sensie oczywiście przydzielamy statystyki, oczywiście ulepszamy brońki, oczywiście mamy nowe pancerze. No tylko, że dosłownie z tego rozwoju nie wynika nic. Ja przed chwilą wam powiedziałem, moja broń zwiększyła swoje obrażenia aż o 30 kurwa procent. Po 6 ulepszeniach i jakichś, nie wiem, 5 punktów statystyk, które tam wbiłem. I właśnie ten brak zauważalnego rozwoju spowodował, że musiałem zapytać internet, czy jest tutaj skalowanie przeciwników. I się okazuje, że nie tylko ja miałem takie wrażenie. Skalowania samego w sobie co prawda tutaj nie ma, nie doświadczymy go. Ale ta gra wygląda, jakby go miała. Co jest po prostu absurdalne. Ty, u nas też był jakiś taki temat podjęty, ale nie pamiętam, jak się zakończył, no. No ale... Przeszliśmy na jakiegoś bossa. Była nią łuczniczka, która o dziwo była wykonana w bardzo dobry sposób. W sensie... Też pamiętam, miałem wrażenie, że broni biją procentowe obrażenia w bossów. Wszystkie te wady, które wymieniłem wcześniej, oczywiście występują, tylko że tutaj nie było one aż tak dostrzegalne, ponieważ w momencie, w którym NPC, czy też boss, zaczyna klęczeć, to jego stopień obracania się nie jest... Widzisz, to samo piszesz na czacie. Mi się wydaje, że tutaj obrażenie się zadaje w procentach. Kurwa, też miałem takie wrażenie. Pojebane to jest. Jak trzeba zjebać matematykę w grze, żeby ludziom się wydawało, że ona w ogóle działa na podstawie jakiegoś skalowania. Zawsze był mob na 2 hitu, od początku do końca gry, zawsze tak było. Nieważne na ile i jaką broń ją ulepszyłem, zawsze był mob na 2 hity, pamiętam to, no. Taki duży, więc z movesetu jesteśmy w stanie wyciągnąć jakiekolwiek plusy dla nas. No i dlatego pokonałem też typiarę za pierwszym razem, idziemy dalej, od razu mamy następnego bossa. Kongregacja Ciała, jest to pierwszy boss niehumanoidalny, z którym się mierzymy w ramach Lords of the Fallen. Chyba i posiada on wszystkie problemy, które jesteśmy w stanie przypisać bossom z Lords of the Fallen, tylko że jest niehumanoidalny. Jej. Jedyne co warto tutaj poruszyć, to to jak boss wygląda. A wygląda naprawdę ładnie. Sama mapka jest spoko, więc to chyba tyle. Ładna gra. Jezu, ta woda jak wygląda. Po co deweloperzy dodają do swoich gier stary ciecz? Ona naprawdę ładnie. Jeżeli ta ciecz w niektórych grach wygląda jak totalne gówno, co to kurwa jest, stary? Co to jest? To chyba tyle. No patrz jak to wygląda. To jak szambo wygląda. Ładna tragedia. Graficzka. Jej. Następna lokacja jest nawet solidnie wykonana.
Przede wszystkim dlatego, że jest ona zrobiona w formie pseudo-labiryntu. W sensie jesteśmy w stanie się tutaj zgubić. Mamy tutaj coś ciekawego, zapamiętamy tę lokację z jakiegoś tam powodu. Więc jest naprawdę okej. Dodatkowo mamy tutaj dwa bossy. Jednego, który występuje tylko i wyłącznie w Umbralu. Jest to taka twarz. Sama walka z tym bossem jest po prostu bardzo nudna, więc tutaj nawet nie ma co mówić. No i mamy drugą walkę z bossem. Jest to gościu na koniu. I tutaj ponownie widoczne są wszystkie problemy z bossami w Lords of the Fallen. No możemy sobie po prostu stać i czekać, aż boss do nas podjedzie. Jak już podjechał, klikamy kółeczko raz i czekamy ponownie. W momencie, w którym boss zleciał z konia, no to mamy typową walkę w Lords of the Fallen. Trzy uniki, cios, trzy uniki, cios. I potem znowu czekamy 40 sekund, aż on jak się najeździ na koniu. I wygrywamy walkę, jej, idziemy dalej. No ale myślę, że to jest idealny moment, żeby poruszyć drogi do bossa. Biegniemy tutaj dosłownie w wielu przypadkach przez 2 minuty. I samo to może wydawać się uciążliwe, ale przede wszystkim nigdy nie jest to związane z jakąś łamigłówką. Jak przebiec między przeciwnikami, żeby nie dostać damage'a? No nie, nie musimy tutaj o tym myśleć. Ponieważ przeciwnicy zwykle nawet nie tyle, że mają w nas wyjebane, ale nie mają na tyle szybkich ruchów, żebyśmy musieli ich unikać w trakcie biegu. Więc po prostu jesteśmy pozbawieni tego uczucia jakiejkolwiek satysfakcji, że znaleźliśmy drogę, która nie wiąże się z jakimkolwiek damage'em. Tam można było Ulfika postawić. Skoro tego tutaj nie mamy, no to po co robić te ogniska tak dalej? Daleko? Nie mam kurwa pojęcia. Zwłaszcza, że mamy mechanikę. Generalnie ja wam powiem tak. Jeśli chodzi o mechanikę stawiania ogniska gdziekolwiek chcesz, to ona ma sens tylko wtedy, gdy pozwalasz graczowi postawić ognisko tam, gdzie będzie kurwa chciał. Jeżeli wyznaczasz komuś miejsce, w którym możesz postawić dodatkowo ognisko, to to jest równoznaczne z tym, jakbyś tam i tak kurwa postawił pierdolone ognisko. O to chodzi. To jest ta kurwa różnica. Jeżeli pozwoliłbyś graczowi postawić ognisko tam, gdzie chce, to faktycznie miałbyś jakikolwiek wybór. Jeżeli ograniczasz gracza do miejsca, w którym może postawić dodatkowo ognisko, to równie dobrze mogłeś tam chamie pierdolonym już postawić ognisko wcześniej. Bo to nie daje żadnego wyboru graczowi. To jest kurwa podstawa stary developmentu jakiegoś tworzenia kurwa gry, projektowania jakichś systemów. No nie wiem, jak trzeba być zjebanym na łeb, żeby coś takiego wymyśleć, no nie? Która by była w stanie? Nie, no znowu się zaczyna. Stary Lords of the Fallen u mnie na kanale to były chyba wideosy, z których Zive musiał wycinać najwięcej przekleństw. Ja kurwa patrzę na tą grę, ja dostaję białej gorączki, ona jest tak rozkurwiona, no nie? Nie mogę oglądać starych wideosów z tego, bo znowu się będę odpalał. Tak mnie w to Lords of the Fallen. Ta gra jest takim jebanym gównem. Nie mogę, stary, nie mogę. Oglądam materiał z Lords of the Fallen i jestem wkurwiony. Fajny dzień miałem, usiadłem sobie do streama, zrobiłem sobie lemoniatkę, zrobiłem sobie shake'a proteinowego. Siadam do tego Lords of the Fallen, obejrzeliśmy sobie jeden materiał, śmieszny, hehe i w ogóle, no nie? Oglądam sobie Lords of the Fallen i wkurwiam się. Nie mogę, stary, to nie mogę. Nie przeciwdziałać właśnie ogniskom, które są aż tak daleko. W momencie, w którym w naszym świecie są pewne kwiatki... Ej, ja nie wiem, czy jest gra, która mnie do takiego skraju. Idę wizję po tego shake'a proteinowego, bo nie wytrzymam, muszę się napić. Serio, rozpierdoli mnie. Właśnie po to są gry komputerowe, żeby nas doprowadzać do takich emocji. Może właśnie Lords of the Fallen? To jest dobra gra, bo doprowadza cię do takich skrajnych emocji. Jest trochę jak ten gówniarz z Gry o Tron, nie? Nie lubisz go, ale to, że go nie lubisz, to dlatego, że został tak dobrze zagrany. Jesteśmy w stanie wyhodować swoje ognisko, że tak powiem. I w tej części gry, w późniejszej jest troszkę inaczej, w tej części gry po prostu tego typu kwiatków jest bardzo niewiele. I przede wszystkim zwykle są po prostu tuż obok normalnych ognisk, więc nie ma po co ich robić. Idziemy dalej. Pokonaliśmy bossa, ulepszyłem sobie swój ekwipunek do poziomu plus 9. O, więc tak działa uwaga, zamiast za jednego hita robić 120 damage'a, robiłem od tego momentu 150. Niesamowity progres. Następny kiepski boss przed nami. Był to po prostu... Ej, nie, może tutaj faktycznie się bije procentowo tych bossów, stary. Siema, Kolas. To nie jest możliwe, żebyś tak zjebał matematykę w grze. To nie jest możliwe. Że robisz Souls-like'a, no to wzorujesz się, stary, na Soulsach, na Eldenie, na Lies of P. To nie jest możliwe to tak skurwić. Po prostu ziomek, który też posługiwał się jasnością, no i pokonaliśmy go w miarę bez problemu. Następnym bossem, bo sama lokacja jest po prostu nieciekawa, jest Burzyciel. Patrzcie, dokładnie taki sam schemat jak w przypadku każdego innego bossa jest też tutaj. Niesamowite, ale design jest oczywiście inny, w sensie wygląd stwora.
bo ataki takie same. Pokonałem go bez problemu, no, poeksperymentowałem z buildem i tutaj bardzo to jest chyba największy plus. Jezu, ej, ja grałem jakąś totalnie gównianą bronią, patrz jaki on ma damage. Lords of the Fallen. Zatem on ma tu już broń na plus 10, a plus 10 to pod koniec gry ulepszyłem. Da się grać tutaj absolutnie każdą bronią. Możliwe, że to dlatego, że na przykład żadna broń nie robi dużych obrażeń i przeciwnicy wyglądają jakby się skalowali, no ale faktycznie jesteśmy w stanie coś tam poeksperymentować. Patrz jak on się obrócił pod przyciosu, patrz na to. Patrz co tu się odpierdala, nie? Patrz. Skalowali, no ale faktycznie... Widzicie? Jesteśmy w stanie jakie coś tam poeksperymentować. Sztuczne. Do mnie na przykład po czasie dotarło, że skoro openingi dla małej i dla dużej broni są takie same, bo po prostu występują po tym, jak przeciwnik się zzipie po całej sekwencji ciosów, to mogę po prostu grać najcięższą bronią, jaką znajdę. Skoro Bożyciel pokonany, to mamy następnego bossa, którym jest ten boss z początku, na którego przegraliśmy. I tutaj też przegrywamy, ale już zadaliśmy jakieś obrażenia. I gościu sobie ponownie spierdziela. Mimo, że uważam, że na tym etapie rozgrywki on był jak najbardziej w zasięgu, no ale uciekł. Ja tak wiem, możliwe, że wiedział to samo. Możliwe, że zobaczył, że o kurwa, następnej walki nie przetrwam. Następna lokacja to wielkie płonące miasto. Na samym początku lokacji mierzymy się z piromantką. I tutaj boss bez nadziei. Problem w tej grze jest taki, że ona nawet pod względem wyglądu jest strasznie płaska. To palące się miasto wcale nie buduje takiego poczucia palącego się miasta poza tym, że jest ogień. Wiecie o co chodzi? Tutaj nie ma odpowiedniej gry światła. Na przykład w Sekiro, jak masz tą palącą się lokację, chłopie, kurwa, jak wygląda, no nie? Faktycznie czujesz, że jesteś w mieście, które jest palące się, nie? A tutaj nic. To jest tak płaskie są kolory w tej grze. Tak płaski jest kontrast. Niewykonany, naprawdę okropnie wykonany. Czemu? Bo posiada aurę wokół siebie, która zadaje nam obrażenia czynnie, no chyba, że wyjdziemy w Umbral i zniszczymy parę motylków. W momencie, w którym to... Ty, ale to zmienili w takim razie, ten boss chyba inaczej wyglądał, do niej się w ogóle nie dało podejść przed zabiciem tych motylków. Ja pamiętam, na tego bossa się strasznie okurwiłem, bo tutaj, żeby zniszczyć te motylki, to trzeba było się chować ze ścianą, a ściana nie miała hitboxów, kurwa, dodanych. To zrobimy, boss już nie ma aury, jego moveset się nie zmienia, posiada w dalszym ciągu tak samo upośledzony moveset. Więc pokonaliśmy ją bez problemu, udajemy się przez całą lokację, aż wreszcie dociera... Ej, to jest po jakichś giganerfach chyba ta gra, nie? To jest po strasznych nerfach. ...do bossa. Tutaj ponownie miałem zmieniony ekwipunek, miałem jakiś duży miecz czy tam topór plus 9. Szybko spotykamy następnego bossa. Jest nim po prostu duży ziomeczek i w momencie, w którym wyobrazicie sobie taką typową walkę w, załóżmy, w God of War z 2002 roku, to macie tą walkę. Czyli unikamy parokrotnie, czasem platformy zostaną zniszczone, więc musimy iść do następnej. Po czym po prostu boss wykonuje taki atak, który zostawia jego dłoń czy też cokolwiek innego, czym atakuje. Na platformie przez 10 sekund na przykład. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Bossa pokonaliśmy, odblokowaliśmy następną lokację, w której, uwaga, uwaga, coś należy pochwalić. Od tego momentu w lokacjach w Lordsach bardzo często będziemy trafiać na kwiatuszki. Czyli tak jak wcześniej wspominałem, jest to mechanika, w której sami jesteśmy w stanie postawić ognisko. I tak jak to wygląda w lokacjach tutaj, chociaż nie, tutaj akurat z drugiej było. Strony jest po prostu ich za dużo, ale mamy tutaj aż z 12 miejsc, w których jesteśmy w stanie postawić ognisko. Więc wreszcie wchodzi jakaś decyzyjność. Czy tutaj opłaca się postawić ognisko? Bo w każdej z poprzednich lokacji po prostu się tego ogniska tam nie stawiało, bo wiadome było, że następne ognisko jest po prostu tuż za rogiem. W każdym razie, przechodzimy przez całą lokację w zasadzie bez problemu. Jak zabije bossa, zobaczy, że po bossie nie ma ogniska, ale będzie miejsce na kwiatek i podejmie decyzję postawienia ogniska, po czym pojedzie windą do góry i zobaczy, że jednak jest tam ognisko. To się dziwi. No bo trafiamy na końcowego bossa tej lokacji i końcowego bossa w ramach tego filmu. Jest on po prostu bardzo przeciętny. Dokładnie, kurwa, tu. Większości bossów w Dark Souls 2. Dlatego też byłem w stanie go pokonać za pierwszym razem. Wydostałem się windą z kopalni i odpaliłem jakieś światełko do góry. I na tym skończymy już w tym momencie ten film. Dobra, ty, to jest moment, w którym ja pamiętam godzinę błądziłem, bo nie wiedziałem co zrobić w grze. Pamiętacie to? To było to takie tanie Liondell, no nie? Że miasto takie spowite tym, ashes. Pyłem takim, nie pyłem. Sadzą taką. To tragedia była totalna. No hej, tu kończymy. Co do samego tego, jak bawię się w Lords of the Fallen, no to raczej powinno być oczywiste, że nie bawię się dobrze. W zasadzie tutaj bawię się go... Opowiem wam ciekawą historię. Dzisiaj zacząłem mi randomowo wypierdalać system z kompa.
Po raz trzeci czasem go momentami nie wykrywało i dostawałem komunikat o braku systemu. Jak odpaliłem w końcu system, to znów się wywalał i tak w kółko. Zauważyłem w pewnym momencie, że Battle.net nie wykrywa zainstalowanego Diablo 4, tylko chce instalować od nowa, więc wyjebałem pliki gry z dysku i od tego momentu wszystko działa normalnie. Co, jak grałem w Diablo 4, to dostawałem memory leaky na karcie graficznej, która mi całkowicie brykowała peceta na kilka minut. Pecet się cały wyłączał, przez kilka minut się nie chciał włączyć i musiałem restartować stream. Tylko przy Diablo 4 mi się to działo. Nigdy wcześniej, ja 7 lat kurwa streamuję, nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji, żeby coś takiego mi się działo. Diablo 4 mi totalnie wypierdalało peceta i to potrafiło się zdarzyć 2-3 razy na streamie. Gorzej niż w przypadku Lords of the Fallen 1. A to przede wszystkim dlatego, że Lords of the Fallen 2023 faktycznie miało potencjał. Przy jedynce w ani jednym momencie tego potencjału nie czułem, więc to był po prostu słaby tytuł i tyle. Nie odczuwałem żadnych negatywnych emocji związanych z tym, że grze coś nie wychodziło po raz kolejny. A tutaj faktycznie widać, że production value tego tytułu stoi na bardzo wysokim poziomie. I przede wszystkim, pomysły, które stoją za tym tytułem, stoją na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku jedynki. Tylko, że każdy jeden z tych dobrych pomysłów jest przysypany kupą gówna. I przez to też te moje emocje negatywne są tak spotęgowane. Bo Lords of the Fallen 1 nie miał potencjału. Robi Souls-like'i, tylko że nikt w ich studiu nie rozumie kurwa Souls-like'ów. To jest ich problem. A Lords of the Fallen 2 miał potencjał, no ale go nie wykorzystał. Ale może wszystko zmieni się w ramach drugiej części materiału. O tym się przekonamy kiedyś. Oj nie, druga połowa jest niestety jeszcze gorsza tej gry, kurwa. On jak na razie widział lepszą część tej gry. Im dalej w las, tym jest gorzej. Póki co, było to gniazdo nostalgii. Do zobaczenia następnym razem. Gniazdo nostalgii, bez odbioru. Jeżeli chodzi o aktualną stabilność gry, to mimo zmniejszenia ryzyka crash o 99%, to tak czy siak zdarzyło się to u mnie 5 lub 6 razy. O, to ciekawe. I on już gra w Lords of the Fallen na wersji 1.50. To też jest ciekawe. To jest ta wersja, słuchajcie, po update'ach i najwyraźniej wcale nie jest tak po update'ach.